Rozmowa dnia. Pierwsze pytanie w środowy poranek do pana Szymona Szynkowskiego-Welsenka, ministra do spraw Unii Europejskiej. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Wrócił pan z trójkąta, z obrad trójkąta weimarskiego, a dokładnie ministrów do spraw Unii Europejskiej, razem z udziałem ministra z Ukrainy. Jakie efekty? No, rzeczywiście, byłem gospodarzem tego spotkania w zamku w Kurniku pod Poznaniem. Zaproponowaliśmy jako główny temat spotkania rozszerzenie Unii Europejskiej. Polska jest tym krajem nadającym tempo tych dyskusji. W związku z tym wciągamy na pokład tych dużych, ale tych też, którzy są może czasami mniej ambitni w swoich rozważaniach na ten temat. Bardzo się cieszę, że jest pewien konkretny urobek tego spotkania. Po pierwsze, zaproszenie wicepremier Ukrainy na to spotkanie. To taki jasny gest naszego wsparcia dla Ukrainy w gronie tych największych państw Unii Europejskiej. Po drugie, wspólny list, wczoraj go wysłaliśmy do Komisji Europejskiej, do komisarza Varhelyego, postulujący takie włączanie w proces rozszerzenia państw jeszcze zanim formalnie to rozszerzenie nastąpi. Na przykład proponowanie programów europejskich, naukowych, takich jak Horizon Europe czy Sokrates, tym państwom, które są państwami kandydującymi, po to, żeby nie tylko Unia stawiała warunki. To jest oczywiście ważne, ale z drugiej strony, żeby wysyłała pozytywne sygnały. I wreszcie trzeci element, jako ministrowie do spraw europejskich Polski, Francji i Niemiec wybierzemy się do krajów kandydujących wspólnie. Zaczniemy od Bałkanów Zachodnich, później mamy w planie Kijów, żeby też wysłać ten wspólny sygnał rozszerzenia. My się w wielu sprawach z Francją i Niemcami różnimy, ale w tej sprawie uważam, że naszym obowiązkiem jest to, żeby zachęcać Francuzów i Niemców do aktywniejszej polityki w zakresie właśnie otwarcia Unii Europejskiej na inne kraje. Kiedy pana zdaniem będzie realne wejście Ukrainy do Unii Europejskiej? Dzisiaj trudno zarysować odpowiedzialnie taką perspektywę czasową, natomiast musi być jasne dla Ukrainy i dla Unii Europejskiej, że to jest proces, który się toczy, rozwija, następują konkretne postępy tego procesu. Najbliższy krok, na który czekamy i o który zabiegamy, to jest otwarcie negocjacji akcesyjnych. To powinno nastąpić do końca tego roku. Czy będzie to możliwe, okaże się częściowo w czerwcu, kiedy będzie opinia Komisji Europejskiej ustna, o którą Polska zabiegała na temat postępów Ukrainy na drodze do członkostwa, i opinia pisemna na jesień i decyzja Rady Europejskiej w tej sprawie, mam nadzieję, w grudniu. Wrócił pan z Kurnika, a po wyjściu z tego studia poleci pan dzisiaj do Lizbony, rozmawiając na rozmowy w sprawie 11 pakietu sankcyjnego przeciwko Rosji. Czego się spodziewać? Te negocjacje w Brukseli są bardzo trudne i muszą być uzupełniane wizytami w poszczególnych państwach członkowskich, w szczególności tam, gdzie jest problem. Akurat Lizbona jest tą stolicą, która w tej chwili w pewnych elementach dotyczących szczególności wprowadzenia równoległych sankcji na Białoruś, tak jak wprowadziliśmy na Rosję, jest państwem, które w tej chwili nie wyraża jeszcze zgody na rozwiązania, które my proponujemy. Dlatego jadę tam przekonywać naszych partnerów, jak ważne jest to, żeby sankcje nie były obchodzone, żeby przez Białoruś nie płynęły różne produkty z Rosji, że nie możemy pozwolić na obchodzenie sankcji. Stąd moja wizyta, krótka, bo raptem półtora dniowa, ale mam nadzieję, że da przestrzeń do bardziej skuteczniejszych negocjacji już w Brukseli, które głównie prowadzi nasze stałe przedstawicielstwo. A tymczasem Węgry zablokowały wypłatę ósmej transzy środków na dozbrojenie Ukrainy. Miała wynieść 500 mln euro. Jak ocenić postawę Budapesztu? Postawa Budapesztu w tych sprawach dotyczących wsparcia dla Ukrainy często jest nieco bardziej chłodna niż innych państw członkowskich, a już na pewno nasza. Naszym zadaniem, które realizujemy w znacznej mierze z sukcesem, choć oczywiście trudno tutaj o pełen sukces, natomiast istotnym uzyskiem jest to, że udało nam się Budapeszt przekonać do wielu rozwiązań w przeszłości, choćby do zaakceptowania właśnie już 10 pakietów sankcyjnych na rzecz z jednej strony sankcjonowania Rosji, z drugiej strony wsparcia dla Ukrainy. W przypadku Ukrainy w grudniu to była pomoc makrofinansowa 18 miliardów euro zaakceptowana pod koniec zeszłego roku. Tutaj jest opór węgierski. Pracujemy nad tym. Mam nadzieję, że też uda się naszych partnerów przekonać, że Ukrainę trzeba wspierać, bo to jest kwestia nie tylko bezpieczeństwa Ukrainy, ale też Unii Europejskiej. No, może być trudno przekonać Budapeszt. Dobrze, ale kolejne pytanie, też o różnice. Mówi pan, że różnimy się my, Polska, w wielu sprawach od Francji i Niemiec. No właśnie, w jakich sprawach się różnimy? To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie, czy Niemcy i Francuzi choć trochę zmieniają swoją postawę, widząc, że Rosjanie de facto przegrywają wojnę?
Różnimy się na pewno w kwestii wizji przyszłości Unii Europejskiej w warstwie instytucjonalnej. O tym zresztą też na spotkaniu weimarskim dyskutowaliśmy, bo uważam, że właśnie no nie sztuka dyskutować tylko z tymi, z którymi się zgadzamy, ale też trzeba kłaść te najważniejsze tematy na stole i rozmawiać o nich z tymi, z którymi się różnimy. Francja i Niemcy proponują taką centralistyczną, biurokratyczną, federalistyczną wizję Unii Europejskiej, w której główną rolę będą miały instytucje w Brukseli, to one będą napędzały integrację, można mówić o pewnej turbointegracji, gdzie kompetencje z państw członkowskich kolejne będą dalej przechodziły na pola kompetencji europejskich, a zasada jednomyślności będzie redukowana kosztem przyjmowania decyzji za tą większości kwalifikowanej. My proponujemy kierunek dokładnie odwrotny. Premier Mateusz Morawiecki w Heidelbergu mówił o tym, że jeżeli Europa ma się poszerzać, wzmacniać swoje wpływy, to przede wszystkim powinna dokonać przeglądu kompetencji, zobaczyć, czy wszystkie kompetencje na poziomie unijnym są dobrze wykonywane, bo naszym zdaniem co do części tych kompetencji można mieć wątpliwości, pomyśleć o odzyskaniu niektórych kompetencji dla państw narodowych, pomyśleć o twardym utrzymaniu zasady jednomyślności w odniesieniu do niektórych obszarów, być może w niektórych obszarach przywrócić nawet tą zasadę jednomyślności, natomiast na pewno nie przekazywać kolejnych kompetencji centrali w Brukseli czy instytucjom europejskim, skoro one nie mają bezpośredniego mandatu demokratycznego. Obywatele nie decydują o tym, kto jest komisarzem, kto jest przewodniczącym Komisji Europejskiej, natomiast decydują o tym, jaki jest rząd w poszczególnych krajach. Dlatego jeżeli chcemy więcej władzy dla obywateli, a na tym polega demokracja, to powinniśmy właśnie podążać tą wizją, którą zaprezentował premier Morawiecki w Heidelbergu. Zderzenie tych wizji jest bardzo ciekawe, bo w zderzeniu tych wizji, z satysfakcją to odnotowałem po spotkaniu w Kurniku, mam takie poczucie, że to po naszej stronie jest więcej argumentów i więcej racji, ale oczywiście w polityce nie jest ważne mieć tylko rację, ale jest też ważne, żeby zbudować wokół tej racji odpowiednią silną koalicję i nad tym pracujemy. Jesteśmy w stanie taką koalicję zbudować, bo ja rozumiem w ten sposób, jako publicysta mogę taką tezę postawić. Jeżeli ciężar przejdzie na instytucje, to de facto tymi instytucjami będzie zarządzać Berlin czy Paryż, bo one mają największą siłę. Mamy szansę, mamy możliwość taką, żeby przekonać partnerów innych do naszych racji i przeforsować naszą ideę? W mojej opinii takie szanse mamy, bo jesteśmy w tak zwanym oknie możliwości. Ja to tak nazywam, tak się to nazywa w dyplomacji, to znaczy w momencie, w którym głos Polski jest słuchany. Po 24 lutego sytuacja w tej materii się zmieniła, bo okazało się, że to Polska stawiała słuszne diagnozy w obszarze polityki wschodniej. I w obszarze polityki wschodniej to już teraz nikt nie ma wątpliwości, że my jesteśmy liderem. O tym wprost słyszę od moich partnerów. Natomiast w innych obszarach oczywiście to wymaga naszej pracy, ale skoro mamy ten moment, że Polska jest krajem, który jest na forum europejskim, ma pozycję zdecydowanie rosnącą, trzeba ten moment wykorzystać także do takich tematów jak przyszłość instytucjonalna Unii Europejskiej. Zanim porozmawiamy o KPO, pytanie takie, czy wynik wyborów w Polsce będzie miał wpływ na pozycję Polski w Unii Europejskiej? Nie mam co do tego żadnych wątpliwości, że tak. Będzie miał, wpływ na wiele obszarów życia społecznego, ale także na pozycję międzynarodową Polski. Choćby to, że polityka zagraniczna Polski się radykalnie po 2015 roku zmieniła. My odwróciliśmy się od tylko i wyłącznie przyłączania się do polityki innych, do płynięcia w mainstreamie. Zaczęliśmy budować własną strategię polityki zagranicznej, która polega oczywiście na budowaniu koalicji tam, gdzie jest to konieczne z silnymi, ale także na budowaniu koalicji w regionie, budowania pewnego balansu w regionie, format Trójmorza chociażby, budowa połączeń infrastrukturalnych w regionie, ale też na forum Unii Europejskiej właśnie forsowanie naszych racji w różnych obszarach nie jest łatwe, ale jest naszym obowiązkiem. Sądzę, że gdyby wybory wygrała opozycja, byłby powrót do tej polityki sprzed 2015 roku, czyli chęć płynięcia w głównym nurcie, nie kreowania własnych założeń polityki zagranicznej, tylko przyłączanie się do założeń polityki zagranicznej Berlina, Paryża i Brukseli. To jest moim zdaniem błędny kierunek. Mocne sformułowanie pana Szymona Szynkowskiego-Welsenka, ministra do spraw Unii Europejskiej. Drodzy państwo, ciąg dalszy tej rozmowy o KPO między innymi na naszych stronach internetowych oraz na stronie Jedynki. Panie ministrze, no właśnie, co z tym KPO nieszczęsnym? Tutaj decyzja jest zawieszona, można powiedzieć, w decyzją Trybunału Konstytucyjnego bądź jej brakiem, ponieważ projekt ustawy, który został przygotowany, wynegocjowany z jego założenia z Komisją Europejską i został poddany procesowi legislacyjnemu, przyjęty przez Sejm, został przez prezydenta skierowany do Trybunału Konstytucyjnego. To jest ostatni element wypełniania tak zwanych kamieni milowych. Udało się zawrzeć porozumienie z Komisją Europejską, natomiast sam projekt ustawy
ustawy musi wejść w życie, żeby treść tego porozumienia mogła być wypełniona. Ja jestem z Komisją Europejską w stałym kontakcie. Nie dalej jak przedwczoraj rozmawiałem z komisarzem Didierem Reindersem. Ten regularny kontakt służy też wymianie informacji na temat tego, co dzieje się w sprawie. No i komisarz bardzo jasno mówił, że Komisja Europejska oczekuje na to, kiedy ten projekt wejdzie w życie, czeka na jego ocenę przez Trybunał Konstytucyjny, docenia wysiłki rządu polskiego zmierzające do tego, żeby ta ocena była możliwa. No, komisarz jest oczywiście zorientowany w tej sytuacji także, że jest kilkoro sędziów, którzy odmawiają orzekania w tej sprawie, co na marginesie rzecz ujmując jest dla mnie daleko idącą nieodpowiedzialnością. Uważam, że ze strony sędziów no, nie może być takiej postawy, żeby odmawiać orzekania w najważniejszych sprawach. Po to sędziowie pobierają uposażenie w Trybunale Konstytucyjnym, żeby pracować, a nie żeby odmawiać orzekania. Jeżeli uważają, że nie są zdolni do orzekania, to powinni po prostu złożyć urząd. Natomiast Komisja Europejska docenia to, że próbujemy ten impas także rozwiązać, proponując różne rozwiązania ustawowe, no i czeka na dalszy rozwój sytuacji. Ja tylko dodam, że ci sędziowie, tych pięciu sędziów nie orzeka, bo uważa, że Julia Przyłębska straciła już swój mandat jako prezes Trybunału Konstytucyjnego. Tak oni twierdzą, że ten mandat się skończył w ubiegłym roku. Pytanie... To jest tak, panie redaktorze, jakbym ja miał jakąś opinię prawną dotyczącą jakiejś sytuacji, no nie wiem, parlamentarnej czy rządowej i na tej podstawie wysnułbym taki wniosek, że nie będę w związku z tym głosował albo podejmował określonych prac rządowych, bo mam opinię w sprawie mandatu, no nie wiem, premiera, czy marszałka Sejmu, czy jakieś inne wątpliwości. No na Boga, nie można takiej interpretacji przyjmować. Sędziowie są powołani do tego, żeby wykonywać swoje obowiązki, a nie żeby opinia na temat tego, czy ktoś jest prezesem, czy nie, moim zdaniem zresztą błędna, w tej sprawie blokowała im możliwość orzekania. No właśnie, sędziowie odmawiają orzekania, tych pięciu sędziów. Czy to pachnie polityką, ta ich odmowa? Niestety, no mam takie skojarzenie, kiedy patrzę na tą sytuację, bo w warstwie prawnej nie widzę żadnej podstawy, żeby w ten sposób postępować. Czyli my nie orzekamy, paraliżujemy pracę Trybunału, Trybunał nie orzeka w sprawie Sądu Najwyższego, ustawa o Sądzie Najwyższym, ustawa nie wchodzi w życie, nie ma pieniędzy z KPO. Taki jest ciąg logiczny? Tak to w tej chwili wygląda. Ja jednak mam nadzieję, że po pierwsze sędziowie no, jeszcze raz poczynią refleksję i poczucie odpowiedzialności jednak za państwo, za ustrój państwa, za powagę instytucji tego państwa sprawią, że zmienią swoją decyzję, to po pierwsze. A po drugie, że no, jest na stole rozwiązanie ustawowe, które będzie w przyszłym tygodniu w Sejmie analizowane, które jest powrotem do rozwiązań sprzed 2016 roku, które umożliwi przełamanie tego ustrojowego impasu. Panie ministrze, czytałem gdzieś jakąś opinię, że nawet gdyby Trybunał Konstytucyjny pozytywnie wypowiedział się o ustawie o Sądzie Najwyższym, to Komisja Europejska znów znajdzie jakiś powód, pretekst, żeby zablokować KPO. Dobrze ta opinia brzmi? Moje kontakty z Komisją Europejską absolutnie tego nie potwierdzają. Po to są między innymi te regularne kontakty, żeby cały czas no, upewniać się, że ze strony Komisji Europejskiej to porozumienie jest aktualne. Jest też potwierdzenie pozytywnej oceny tego projektu ustawy na piśmie ze strony Komisji Europejskiej i Komisja Europejska winna po wejściu w życie tego projektu ustawy wypełnić swoje zobowiązania. Natychmiast wtedy, jeżeli Trybunał Konstytucyjny oceniłby jako konstytucyjny ten projekt ustawy, złożymy wniosek o płatność i ta płatność w nieodległym terminie winna wówczas nastąpić. Drodzy Państwo, zbliża się powoli godzina 7:30. Naszym gościem był pan Szymon Szynkowski-Welsenk, minister do spraw Unii Europejskiej, który za chwilę jedzie na lotnisko i leci do Brukseli. Dziękuję. Dobrego dnia. Dziękuję. Była to rozmowa dnia. Udostępni ją portal informacyjny polskieradio.pl.